Witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnej odsłonie testów konserw. Jest to konserwa z firmy Krakus, boczek wieprzowy. Nigdy nie jadłam, może ktoś też jeszcze nie jadł, więc wspólnie będziemy odkrywali, co się w środku tutaj tej konserwy kryje. Mam tutaj przygotowaną paprykę, wczoraj została mi z obiadu. Można użyć ogórka, jeżeli boczek okaże się bardzo tłusty. I oczywiście pieczywo, widelec i nóż. Najpierw może skupimy się tutaj, co nam tutaj producent pisze w składzie. Boczek wieprzowy wędzony i parzony. Mamy, może tutaj mi tego... Krople rosy wychodzą, bo z lodówki jest konserwa. Boczek wieprzowy wędzony i parzony 36%. Boczek wieprzowy 91%. Woda. Regulator kwasowości. Mleczan sodu, sól, białko wieprzowe, stabilizatory. Ojejciu. Nie mogę odczytać. Gdzie ta ostrość? Jakieś inne składniki. Cukier, glukoza, przeciwutleniacze i odbija mi się, widzicie? Może wy sami dacie radę. Boczek wieprzowy, 31%. Odbija mi się od konserwy, wow. Także widzicie, nawet tutaj, jeżeli chodzi o skład, boczek wędzony wieprzowy 36%, a boczek wieprzowy 90, jejciu, 91%. No, czyli ma być na bogato. Wszystkie tutaj składniki znajdujące się normalnie. Może was jeszcze troszkę powiększę. Odbija mi się od lampy, nie? Ostatnio jedna z widzek pisała, że tak, tutaj właśnie, że pochodne zawierające produkty mleczne, jakieś inne, soje, ser, gorczyce, takie nietypowe składniki w konserwach. No niestety takie składniki są. No, ale skupmy się na tym, że mamy tutaj bardzo dużą niby ilość. Producent nam deklaruje mięsa, czyli mamy 91% boczek wieprzowy i boczek wieprzowy wędzony oraz parzony 36%. Resztę to pozostałe składniki, przyprawy i tak dalej. Konserwa o masie 300. Moi drodzy, gram. Nie będę tutaj już tych wszystkich regułek czytać. Gdzie my tu mamy? Mamy tu datę jakąś ważności. Datę ważności nie widzę. Najlepiej spożyć przed. Data i numer partii na wieczku i deklu. Gdzie to ten numer partii? Nie widzę. Dobra, przechodzimy do otwarcia. Nie będę przedłużać. Zobaczymy, co tutaj się kryje i czy to jest dobre. I już Wam, moi drodzy, pokazuję, jak prezentuje się po otwarciu. Jak sama nazwa mówi boczek, no to powinno być troszkę tłuszczyku. Widzimy na samym początku galaretkę, widać jakiś tłuszczyk. Ja sobie tę galaretkę zaraz spróbuję. Galaretka dosyć zwięzła. Gęsta. A słona? Ojeju. Słona. Galaretka jest strasznie, strasznie słona. Teraz ukroję kawałeczek i zobaczymy, jak to się będzie w środku prezentowało. Galaretka bardzo słona, bardzo słona. No i jak to mówimy, mamy to.
Widziałam kawałek konserwy, który sobie za chwilę zjem na śniadanie, także galaretka była niezachęcająca. Tu mamy tą tak zwaną, to odstawimy. Dupkę, zobaczcie, czyli tę pierwszą część. W środku się prezentuje tak, widać jakieś kawałeczki mięska. Z tej strony, zobaczcie, galaretka, dużo smalczyku, tak to wygląda. Tutaj mamy też, zobaczcie, no widać tłuszczyk, jak wskazuje na to, że to jest boczek. Tłuszczyk jest bardzo przyjemny w smaku. Nie jest już tak słony jak ta galaretka. Po drugiej stronie wam pokażę. Zobaczcie, zbita konserwa. Jest dużo mięsa. Przewiduję, że jest też dosyć smaczna. Zaraz spróbujemy wspólnie. O. Powiem wam, że dobra jest. Lepiej mi smakuje od salcesonu, który już jakiś czas temu pokazywałam na kanale. Widać, są kawałeczki mięsa, nie ma przesadyzmu z tym tłuszczykiem, naprawdę. Naprawdę dobry. Spodziewałam się, że on może być przesolony po prostu ze względu na to, że ta galaretka taka słona. Dobry boczek, powiem wam, dobry. Dobry boczek, może tutaj z tego kawałka spróbuję jeszcze. Z tą galaretką, można sobie ten smalczyk posmarować. W sumie ta galaretka razem z tym mięsem, to tak się wiecie, można powiedzieć równa. Ja lubię tę galaretkę również, ale dla mnie słona. Słona. Także, no jestem zaskoczona, no jestem zaskoczona. Bardzo mi smakuje. Także fajnie to wygląda, fajnie? Czuć, jak się je, gryzie się tę konserwę, to czuć, że jest tu tłuszczyk, przyjemne, ale jest też mięsko. Zobaczcie, jak to wygląda. Także kochani, jak dla mnie, można powiedzieć bomba. Bomba, zaskoczyła mnie ta konserwa. Także, jeżeli ktoś nie jadł, a lubi takie tłuściejsze rzeczy, bo widać, że to jest tłuściejsze, jak nazwa wskazuje, boczek wieprzowy. O, mamy go tu. To polecam, polecam. I z czymś naprawdę na kanapeczkę, z czymś kwaśnym, góreczkiem, no rewelacja. I można się taką konserwą najeść. Dla dwóch osób na pewno, czy gdzieś jak ktoś bierze sobie na biwak, moi drodzy, to też taka konserwa jest fajna. Powiem wam, że taka różnica pomiędzy konserwami mięsnymi a rybnymi. Ostatnio otwierałam konserwę rybną. Kto nie widział, to zachęcam do obejrzenia. Chociaż tej konserwy tutaj jest. Czasami jakość jest taka jak stary kapeć, ale tej konserwy jest dużo, jest cała puszka, a ryb to więcej sosu jak tych ryb. Oczywiście ja będę jeszcze testować również konserwy rybne. Kto jest za to? Łapka w górę, jakiś komentarz. Mam jeszcze dwie konserwy z firmy Krakus do testów, do spróbowania. Może akurat ktoś się zainteresuje, bo ostatnio dostałam taki komentarz. No nie mogę się powstrzymać, żeby wam nie powiedzieć. Serio, kobieto? Pokazujesz jakieś konserwy? No może ktoś nie zna, nie? Może ktoś po prostu nie zna. My kupując konserwy, tak naprawdę kupujemy je w ciemno. A nie zawsze są filmy na YouTubie. Nie zawsze są zdjęcia poglądowe, jak to wygląda. A taka konserwa Krakusa bez promocji, bo ja mam na płatki w Stokrotce, to płacę 50% taniej, kosztuje 8
około złotych, także to nie jest takie tanie. No i kupimy, wiadomo, już jest Lipton, jak to się nazywa. No to cóż, kochani, chyba na tyle. Ja sobie biorę na kanapeczkę, wezmę sobie papryki i będzie to moje dzisiejsze śniadanie. Także mi bardzo smakuje, a wy jak nie jedliście, to kupcie i spróbujcie i ocencie sami. Ja od siebie akurat boczek wieprzowy polecam. I to do zobaczenia. Pa, pa.